Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj walczaka, nie zdechlaka, daj Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Ciężniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dzień dobry, witamy w quizie świątecznym. Świątecznym. To nie jest świąteczny sweter. Jest. Swetr. To jest świąteczny sweter. Nie obrażaj. To jest Albus Dumbledore, ponieważ teraz jest modna ta gra Hogwarts Legacy, której nie kupię, ponieważ nie można zabijać innych uczniów. Skąd ty to wiesz, że nie można? Bo sprawdziłem. Zastanawiałem się nad kupnem, bo to nie jest droga, tania sprawa. I przeczytałem sobie recenzje, poradniki wideo. Okazuje się, że nie można zabijać innych uczniów, a ja się w takie rzeczy nie chcę bawić. W takim razie chciałem być złym czarodziejem. A nie mogę. Czy dzisiaj jest taki magiczny odcinek? Taki z nutą pewnej magii. Bo też mamy magicznego, specjalnego gościa, Maciej Krawczyk, czyli Futrol. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Cześć, dziesiąta, ale... Tam później. 10 wieczorem. Magiczny trik. Magiczny trik, bo to tak leci do puszki. Mam nadzieję, że nasi realizatorzy wiedzą. YouTuber, przedsiębiorca i coach. Jak mam się przedstawić? O Jezus. No myślę, że tak jak przedstawiłeś, jest super. Także dziękuję bardzo. Jeszcze może jako ekspert właśnie od występowania w tego typu quizach, zawsze jak biorę udział w czymś takim, jestem gdzieś na skraju granicy. Zero punktów, nie wiem, czy u was są minusowe punkty, więc na pewno powalczę o to i to jest moje drugie jakby albo czwarte hobby mniej więcej. Jak będziesz miał minus 3, dostajesz od nas śmietnik. Okej, okay. Dużo osób śmiało. Aha, minus 2 to rekord, dobra. Tak, to jest rekord przechodni. Ja chyba miałem więcej. Damian? Znaczy mniej. Jan Mazurek miał najmniej. Jan? Tak. On miał minus 2? Tak, chyba, nie wiem, nie chcę mówić, bo znowu będzie marudził. Ja chyba też miałem minus 2. No. Czyli jest to co walczyć, dobra. Bo ty jesteś takim człowiekiem, który założył kanał na YouTubie. Tak. I to był pierwszy taki kanał duży na YouTubie, niezwiązany z jakąś redakcją, prawda? Zgadza się, tak. No, w 2013 go założyłem dość przypadkowo, szukając platformy do wrzucenia wideo, bo wcześniej miałem fanpage. No i ponieważ to się dobrze zaczęło rozkręcać, no to ja sobie to prowadziłem, a z biegiem lat no, YouTube stał się coraz potężniejszy, bo on na początku był traktowany trochę jak TikTok też jeszcze niedawno, albo nawet może jeszcze nadal jest traktowany. No a później zaczęły dochodzić do tego właśnie redakcje i tak dalej. Ale fakt jest taki, że rzeczywiście przez długie lata, no wydaje mi się, że specjalnie kontentu piłkarskiego na YouTubie nie było, więc tworzyłem sobie dziwactwa różne. A teraz mi wpadło do głowy, ty napisałeś tę piosenkę Wina Sędziego? Tak jest. Bardzo ją lubiłem. To jest właśnie, to od tego się zaczęło. I nie miałem gdzie jej wrzucić, wrzuciłem na YouTube'a i tak sobie właśnie wtedy pomyślałem, wow, fajna platforma. Wrzuciłem, tam bańka wyświetleń po chyba paru dniach i myślałem, że to jest standard. No, okazało się, że nie był to standard. Trochę te wyświetlenia są gorsze niestety, ale tak, no od tego się zaczęło, też ją lubiłem, mam sentyment. I no sam nie słucham co prawda tych swoich utworów po raz kolejny, ale proces tworzenia... Pamiętam, bardzo mi się podobało. Ja też śpiewam w czołówce. Zajebiście. Chciałem powiedzieć, że właśnie jakbym miał tego typu czołówkę, albo bym... Zatrudnię może cię kiedyś, żebyś mi napisał, bo ja nie mam żadnej, to jest rewelacja. Dumka na dwa serca, panowie. Nie wiem, czy oprawa graficzna to bardziej też jest wasza robota. Nie, bo to jest tak 50-50 w tej piosence. A oprawa wizualna, bo też była uważna. To robił taki pan, taki chłopak, który już nie pracuje z nami. Okej, trochę mi się kojarzyło z 8 Ligą Mistrzów, bo tam też takie
miał ładne przejścia z kartek robione. Możliwe, tak. No tak było, pamiętam. A wy znacie piosenkę Wina Sędziego? Nie, jesteś starzy, kurczę. Nie, jestem boomer, nie wiem, co to znaczy, ale wiem, że jestem nim. No to znaczy, jesteś stary i nie kumasz... internetów, tak. Tak, bo ty nazywasz się Maciej Wąsowski. Tak, boomer. I Mateusz Janiak. Tak. No powiedz, dzień dobry wieczór. Dzień dobry. I Jakub Białek. Dzień dobry. Który chciał mnie okraść dzisiaj z pracy. To nie jest prawda. Nieprawda. Prawda, chciał mnie okraść. To nie jest prawda. Po prostu Kuba chciał, żeby to była dobra relacja. Teraz będzie. To było oszustwo. Na szczęście wkroczył VAR. Maciek, nie ty. Wiesz, czego się spodziewać, słyszałem. Tak, mniej więcej wczoraj oglądałem właśnie, żeby sprawdzić, czego się spodziewać, bo byłem trochę przerażony. Zresztą pisałem do ciebie, że tu będzie bardzo dużo treści dotyczących Ekstraklasy, więc to już w ogóle byłbym pewniakiem do tego minus 3. A tak to jestem nadal faworytem, ale przynajmniej jest szansa, że jakaś melodia czy rebus, chociaż te rebusy, powiem szczerze, na szczęście łączy nas niekompetencja wszystkich, więc... Nikt nie wie, czego się spodziewać, Maciek, tak więc będziemy gościnni. Rebusy kojarzą mi się też w Rock Radio, były tego typu zagadki dźwiękowe dawane i one były właśnie równie kuriozalne. Jak już ktoś naprawdę zgadł, to mógł czuć się zwycięzcą zdecydowanie. A Rock Radio to jest to samo co SK Rock? Nie, 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 nie. A, to nie wiem. Zobaczmy właśnie, z czym się dzisiaj zmierzycie, bo ja muszę tylko jedną rzecz wysłać. Nie wiem, czy to Rock Radio w sumie jeszcze istnieje, to pierwotne, to też jest... Inna sprawa, ale... Tak to wygląda. Nagłówki sportowe, hierarchowie, kościelni, część druga, bo kiedyś była część pierwsza i teraz napisałem poprawnie. Kontrowersje na Twitterze, na literę P, podstawowe przepisy gry w piłkę nożną, off-topic NBA, rebusy, Najman. Czy jak oglądałeś z Bombolem, to znasz zasady chyba. Tak, mniej więcej. Mniej więcej tak. Najwyżej będziesz na bieżąco mówił, no. Może wytłumaczę, na czym polega kategoria na literę P? Właśnie, spodobała ci się chyba nasza gra. Tak. Było tak. Zajebiście. Jak ktoś wybiera sobie kategorię na literę P, to reszta się odwraca, tylko ta jedna osoba patrzy na monitor i tam będzie imię i nazwisko i potem w ciągu dwóch minut, nie dobra, w ciągu półtorej minuty musi przekazać, jaka to postać, używając tylko słów na literę P. Wow. I kto zgadnie, ma punkt i ta osoba, która naprowadzała, też ma punkt. A jak nikt nie zgadnie? A jak nikt nie zgadnie, to wszyscy tracą punkt. Mm-hmm. Ty też. I duża szansa, że jednak z minusami dzisiaj skończymy. Bardzo możliwe. Ty też. Ja też. Co ja chciałem powiedzieć? Czemu nie ma jaka to melodia? Jestem zawiedziony. Ostatnio były takie dobre rytmy. Wiesz co, nie wiem, jakoś, bo zmieniłem telefon, jeszcze nie chciałem się ściągać tego programu. Cholera. Liczyłem na punkty, moja jedyna szansa właśnie przepadła z tego, co widzę. Ale wąs, ci może coś zanudzić. O. No. Myśli i słowa, by znowu... Ale jakie wejście do tego. Nowy dzień. Pięknie, bardujesz się tutaj. Dobrze, koniec. A to pierwsze z drugim nie współgrało. No jak? No to wejście do kawałka bajmu, no. Przypominam też o karcie Boniek. Używając karty Boniek. Trzeba będzie to wyciąć, nie? Jak ktoś się zastanawia, mówicie Boniek. Ale wyciąć i puszczać na wirat. Dobra, wiecie, na czym polega Boniek. Wiesz, Maciek, nie? Tak. No. Podobało mi się. Boniek to jest Boniek. Nie trzeba tłumaczyć. Zaczynasz, Maciek. Wyznaczasz, bo jesteś gościem honorowym. Okej, ja wyznaczam, kto pierwszy, czy kategorię wyznacza. Jedno i drugie. Możesz na siebie, możesz na siebie. Nie, weź na siebie. To ja powiem tak w teatrniach. Pan z lewej, może zaczniemy od początku i no, niech będą hierarchowi kościelni, bo myślę, że tutaj możemy wszyscy czuć się dobrze. No, ja jestem bardzo mocny. Gdzie obecnie gra Pawło Ksiądz? Mazowia, Mińsk Mazowiecki, Świt, Starość Reby, Mszczonowianka Mszczonów, Koszałek, Opałek, Węgorzewo. Przepraszam. Wybaczam, bo on chyba w Sandecji grał wcześniej. Brawo. Ale za to nie będzie punktów. Nie będzie. A nawet wygrasz? Jednej dziesiątej. Ja bym dał. Aha. Czytałeś mój tekst o Kunie, tylko tyle ci powiem. Tak. Jak dla mnie jesteś już zwycięzcą, szczerze jako mówiąc, Kunie, to dalej się nie stanie. Okej, czyli Maciek, podpowiedziałeś mi teraz. No tak. Nie, to nie ma nic, to dobra, nic nie mówię. Koszałek, Opałek, Węgorzewo. To jest błędna odpowiedź. Ja też bym trafił, Mendo. Też bym to strzelił, no? Bo Kun jest z Węgorzewa. No tak.
No tak. A... Po prostu spodobała mi się ta nazwa klubu, idea jako fejkową. Ale cię na mnie nie wiem. A jaka była dobra odpowiedź? Widać, że Rudnik. Mińsk Mazowiecki, tak jest. Widać, tam trener Sasal. Możliwe, nie wiem. Tracisz punkt? Był albo jest nadal. Zobaczmy, jak dzisiaj wygląda tablica wyników, w sensie jak to jest, jak to jest zrobione. O, bardzo ładnie zrobił Jasiek. I wyznacza dalej futrol. On tak mówił z dwóch Maćków. To w takim razie pan po mojej prawej. I dla ciebie może off-topic NBA. Wyglądasz mi na fan. Koszykarza, no. Tak, dzisiaj jest NBA, ponieważ jest wieczór gwiazd, czy tam coś takiego. Super. A, zajebiście. Mateusz, NBA off-topic. Dlaczego według Charlesa Barkleya San Antonio Spurs pokonali Miami Heat w finałach NBA w 2014 roku? Z uwagi na kapitalną pracę Spurs Grega Popowicza, dzięki korzystnemu ułożeniu planet, bo sędziowie wzięli w łapę, ponieważ parkiet pokryto klejem, na którym antidotum miało tylko Spurs. Dlaczego to jest tak ucięte? Cholera jasna. Ostatnia odpowiedź to, ponieważ grube baby z San Antonio wyssały całe powietrze z hali i prawie zabiły w ten sposób LeBrona Jamesa, lidera ekipy z Miami. Tutaj, tak myślę, tak, że tak było. Tu się wyświetla. A tu jest, tak. No. Ja nie wiem, co się dzieje. Może ten lider jest jakiś dziwny. Te kategorie ułożył Michał Kukowski. Okej. Wykluczam od razu A. Ale nie pozdrawiam go. A i C, bo to nie pasuje. Grube baby wyssały całe powietrze z hali. Tak jest. Grube baby wyssały całe powietrze z hali. I LeBron James. Nie znałem tego, ale znam ten format, jak Barkley z Szakiem tam różne jaja sobie robią. Ostatnio choinkę na niego chyba przewrócili, nie wiem, czy to teraz, czy przy poprzednich. Chyba kiedyś. Ale było, że taka gigantyczna choinka wielkiego Szaka też przewaliła, więc kojarzyłem format i to mi jednak pasowało. Dobrze. No dobra, to teraz niech będą, żeby nie było, że... Nagłówki sportowe... Dla pana po lewej, dla futbola. Dziękuję bardzo. Niech wejdzie do gry, zaproszenie na lewe. Do tej pory gra mi się podobała, bo lepiej było rozdzielać. Kubicy pękła guma, ale jechał dalej, dokończył, skończył, nie miał wpadki. Trudny temat. Tak, rzeczywiście. Ja bym powiedział, że Kubicy pękła guma... Pomiędzy B i C się mocno waham. Pasują mi najbardziej te odpowiedzi. Dokończył. Nie, przepraszam, skończył. Odpowiedź C. Aj, dokończył. Dokończył. Robert Kubica, pytanie pomocnicze. Maciek, Wąs, czy też się kiedyś pękła guma? Tak, wracając z meczu, to był mecz Dąb Wielisze w PKS Radość, tak. A nie pękła mi guma. Nie o to pytałem. Mateusz Janiak wyznacza. A dokończyłeś? Tak. No tak, trzeba było dojechać do domu. Dla Wąsa podstawowe przepisy gry w piłkę nożną. To będzie kategoria, która ma was skompromitować w założeniu. Dlatego dałem nie na siebie. Ile metrów ma promień koła środkowego? 8, 15, 9, 15, 9, 45, 9. No, panowie dziennikarze. Odpowiedź B. Dobrze. No panie prowadzący. Panie redaktorze. No, trochę trzeba zdradzić kulisów. Byłem kiedyś gospodarzem. Pytanie. Gospodarzem obiektu i musiałem wyrysowywać boisko na każdy mecz, więc... Kuba, co to jest promień? Koła? Ale to jest za punkt, czy co? Nie odpowiadaj, jak za darmo, to nie odpowiadaj. No ja wiem, co to jest promień, ale ci nie powiem, no. Chyba, że punkt dostanę, to spoko. Za darmo, to wiesz co. Stanie się 0,1 punktu. Mało. 0,2. Mało. 0,3. Mało. Punkt. 0,35. Punkt. Nie. No to przykro mi. Ktoś chce za 0,35 powiedzieć, to promień? Nie. Ja bardzo chętnie, bo to może być moja jedyna okazja. Nie wiem, linia prosta od środka okręgu do jego obwodu. Tak jest! 35. I to jest ten moment. Dzięki, to w sumie bawcie się. Kuba po prostu nie wiedział, co to jest promień. Nie, no i wiedziałem. Realizator teraz wkurzony, że musi tam jakiś setny. Nie, ale w sumie źle przeliczyłem, bo to 0,35 punkta, to jak jeden punkt się liczy. Prawie. Czyli nie wiesz, co to jest promień i nie policzyłeś dobrze tak w granicach punktów. Ale no, miałem piątkę z matmy.
Wąs. To było dawno. Teraz ja wyznaczam, tak? W podstawówce. To ja bym wziął na siebie off-topic NBA. A mieliście w pierwszej, od pierwszej do trzeciej klasy takie pieczątki zamiast ocen? Nie. 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 Nie miałem pieczątki. Widać. Teraz tak sobie myślę, że to nie była jakaś szkoła. No. Była taka NBA na była mnie. Pieczątka zielona, że bardzo dobrze, żółta, że dobrze i czerwona, że nie najlepiej. A to wtedy powstał ten u ciebie koncept, żeby innych uczniów zabijać, czy to później? Nie, wtedy nie. Tak. Ale od tamtego momentu lubisz kolor czerwony. Nie lubię. No jak, masz czapkę, jedną czapkę, drugą czapkę. Dumbledore miał taką czapkę. No. Prawda? Nie. Stiera przydziału. Co? NBA. Na siebie. Proszę bardzo. Kumacie, że teraz ludzie trzymają w domach psy i tak dalej, dlatego myślę, co myśli Jordan Clarkson, obecny zawodnik Utah Jazz, że żyjemy już w dżungli, ale ona przyniosła się do domów, że w przeszłości ludzie mieli około 30 metrów wzrostu i ich popielkami były dinozaury, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka, że sytuacja może się kiedyś odwrócić i psy zdominują planetę, że nie ma sensu się żenić, skoro można przegarnąć psiaka ze schroniska. No więc tak, uważam, że odpowiedzi E i C są takie zbyt normalne, więc zostajemy przy A, B i D. D to jest trochę abstrakcja, zbyt duża. Te 30 metrów wzrostu i pupilki dinozaury, nieco mniejsza rzeczywiście. Ja bym dał A. Źle. Według Jordana Clarksona ludzie mieli kiedyś dinozaury jak swoje pupilki i 30 metrów wzrostu. Kurde, ale to była druga odpowiedź, którą rozważałem. Byłem blisko. Dobra, to już wiem, jakim kluczem tutaj szukać poprawnych odpowiedzi. Tak, najgłupsze. No dobra, to teraz w takim razie rebusy. Rebusy. Rebusy, podpowiem, każdy będzie ekstraklasowym ligowcem. Ciężkie są dzisiaj. Rozumiem, że to dla wszystkich. Dla wszystkich. Ciężkie są. Ciężkie są. Emil Drozdowicz? Nie. Tomasz Hajto? Nie. Ligowcy, którzy... No tak, sobie pasuje. Którzy teraz grają? Nie, no ta kobieta całkiem młoda jeszcze. Którzy teraz grają, widzę. A, okej. Okay. Jan Biegański? Nie. Podpowiem. To jest Eminem. Okej. Okay. Dzięki. Fajnie. A ten kwadrat po prawej? Bo to nie jest wiem. Przejście dla pieszych. Ta aktorka to jest Murphy, ona nie żyje. A ten co biegnie? To jest Tomasz Hanks, miłośnik maluchów. Tak, z filmu Forrest Gump. Gump. Którego nie widziałem. Co? No. Rozumiem teraz te czerwone naklejki. Pieczątki. Nie chciało mi się nic. Ja dużo filmów widziałem, ale tego nie. No, polecam obejrzeć, fajne. Fajne, fajne. Nie, na pewno się dobrze kończy. Średnia. Dobra, dawaj jakąś podpowiedź, bo... To przecież powiedziałem. To jest Eminem, tak? To przejście dla pieszych, Forrest Gump. Mm. To z jakiego klubu? Nie, to za łatwe. Dobra, Krakowa, no. Emil Bergström. Nie, czekaj, Berggren. Gustav Berggren. Nie. Z Rakowa. Z Rakowa? Rakowa. Kto jest tam do Eminema podobny? Patryk Kun? Nie. Papszun. Papszun wygląda jak Eminem. To obcokrajowiec. Iwi Lopez. Nie. Władysław Koczergin. Nie. 30 sekund wam zabiorę wszystkim punkt. Nie wiem, Lederman. Kowacewicz. Kowacewicz. Carlos Silva. Gutkowski. Ten Grek jak się nazywa. Widzę, że nawiązuje Papa Nikolaou. Sfarnas. Arsenić. Tudor. Rundić.
Rundić. Milan Rundić. Milan Rundić. Dobra, jak? Zatrzymaj. Ran, że biega. Pokażmy, pokażmy. Musimy wrócić do tego. Ósma Mila. A Mila, faktycznie. Run, Forest, run. I idź. Okej. Okay. Idź. Brawo. No. Merry Christmas. Dzisiaj ciężko będzie w rebusach. Wszystkiego najlepszego. Kuba dostaje punkt niestety. Chociaż nie powinien. Może być taki z gwiazdką punkt. Ołówkiem. O, ołówkiem. Nie. Ołówkiem. Jakim ołówkiem? Nie, to normalny punkt. Zieloną pieczątką. Na literę P, bo to jest fajna zabawa. I Maćkowi ją damy. I teraz nie pokazuj jeszcze, nie pokazuj jeszcze. Ale który Maciek? No nie ty. A. Futrol. Wy się Rudy. Wy się odwracacie. Ja to tylko... Rudy. Przypomniałem, że partnerem naszego quizu jest KFC. W linku macie w opisie, jak żeby sobie zabawiać. Pokażmy. Już odwracać? Nie! Pamiętałeś? Pamiętałeś? I teraz wy się odwracacie. Teraz ty masz półtorej minuty, żeby... I to jest postać, tak? To jest postać... Dobra. Skąd? Z Harry'ego Pottera. Nie. Postać sportowa. To Squid. Czas. Wiktor Król. Pan piłkarz, przodownik polskiej piłki. Robert Lewandowski. Tak, brawo. Szybko poszło. Plus jeden dla dwóch Maćków. Pięknie. I wyznacza futro. To weźmy może Najmana. Jak na siebie wezmę, to też minus jeden dostanę. To jest dla wszystkich, bo to jest licytacja. To Najmana, to super, Najmana bierzemy. I to za dwa punkty są. O. Jak najwięcej drużyn z Championship. Ojeju. O Jezu. Nie mogłeś serię B wziąć? Nie. Bo nie znam żadnej. Nie no, znam Spal, bo tam gra Patryk Peda. A ile można mieć... nie można mieć, tak, bo to jest ten... Jak powiesz, że 28, to ja się tam się nie liczę. Dobra, jedną. A co? Dwie. Trzy. O kurde. Za wysoko już się robi. Cztery. Powinniście mieć mniej czasu na licytowanie. Teraz każdy sobie przypomina. Powinno być bach. Też możesz licytować. Wiem, ja już skończyłem po jednym. W tym momencie się wypisałem. A można mieć błąd? Nie. No jak nie? Można. Nie można. Wtedy wymieniasz jak najwięcej się da. Dobrze, można. No. Chyba za proszę dałem. Cztery. Może no, po raz pierwszy. Po raz drugi. I po raz... Poczekaj. Spokojnie, to się śpieszysz gdzieś. Muszę zrobić jedną rzecz jednak. Tutaj troszeczkę. To pięć. Jak w Pulp Fiction. I dare you, I double dare you. Jeszcze jakiś czas temu to ten, jak robiliśmy te tabele lig zagranicznych, tak. To by się pamiętało, ale ja nie. Ale powiem ci, że od tamtych czasów to z Championship to chyba tylko jak powołania są. Mm-hmm. Sami, nie? Ile jest? Pięć. Pięć po raz pierwszy. Pięć po raz drugi. Pięć po raz... Powiedz sześć. Nie chcę, nie wiem. Przebijasz? Co? Przebijasz? Nie. Po raz... Jak Matys, to będzie punkt. Ej, sprawdźcie maila, tam trzeba podmienić jedną planszę z numeracją zgodnie. Po raz trzeci. No dobra, spróbujmy to. Millwall, Norwich, Birmingham City, Sheffield United, Sunderland. Co było? Millwall, Norwich. Jest. Birmingham City. Jest. Sunderland. Nie ma? Jest. Sheffield United. Jest. Brawo. A wy najgorzej, bo derby County nie ma, oni skurwa się spierdoli. A ja sobie wliczyłem w derby i jak wąs nie chciał dać szóstego, mówię kurwa, przecież derby spadło, bo nie mogą zapłacić kasy. Brawo, w tej pasjonującej rozgrywce wymieniliście aż 5 na 24 zespoły. Brawo. Nice. Plus dwa punkty dla Mateusza. Wielkie zwycięstwo. I wyznacza. Dawajcie, najpierw dam podstawowe przepisy gry w piłkę nożną i
pójdziemy od lewej. Najpierw Kuba. Bardzo dziękuję. Ile sekund musi doliczyć sędzia za zmianę zawodników w zespole? 15, 20, 30, nie ma wskazania czasowego. Kolego, 30 sekund. To odpowiedź błędna. Jak to? Nie ma wskazania czasowego. O kurde. Ale, ale to przyjęło to się. Przyjęło się, że 30, no, nie? No, no. Tak. No to jest chyba, nie ma takich przepisów, ale to jest taki nieformalny przepis. Okej, okay. Umownie. O. Czyli to jest zalecenie, tak. A nie przepis. Kompromitacja. Dobra. Kompromitacja totalna, to prawda. To teraz dla Maćka to samo, żeby te kategorie już... Nie, jeszcze jedna i tak zostanie, ale dla Maćka. To dla ciebie będzie spokojnie. Tak. Zobaczymy, czy odpowie. A jak co? Dla co? No co? Dla Maćka przepisy. Podstawowe przepisy. Przepisy, proszę bardzo. Jeżeli po rzucie sędziowskim piłka wpadnie do bramki przeciwnika, nie dotykając przynajmniej dwóch zawodników, uznaje się gola, wznawia się grę od bramki, wznawia się grę od rzutu rożnego, wznawia się grę od rzutu wolnego pośredniego. Wznowiłbym ją od rzutu wolnego pośredniego, odpowiedź D. Źle. Od bramki. Mamy to. Od bramki. Cholera. No i teraz dla Wąsa podstawowe przepisy gry w piłkę nożną. Ja już to miałem. No to co? Ostatnio był dwa razy dekarz, kurwa. Przypomniało mi się. Jeśli bramkarz bezpośrednio rzuci piłkę z bramki do bramki, zarządza to wiesz, gola, rzut do bramki, zagranie ręką spalonego. Jaką presję mu narzucił, wiesz na pewno. Wiesz na pewno, kiedyś rzut od bramki. Dobrze, widzisz? Tylko Maciej Wąsowski zna się tutaj na piłce nożnej. Doskonale. Bardzo ładnie, Paweł, dziękuję. A przynajmniej na przepisach. Otrzymujesz punkty i wyznaczasz. Ja już jak Jan Mazurek, nie wypowiadam się na temat sędziów. Ale przyjdziesz jeszcze kiedyś do później. No być może, ale o sędziach... Nie. Ani słowa. Kończ, Kuba, kończ. Kończę karierę. Tak, dobra. Kończ twardo. Najman, dawaj, dla wszystkich. Proszę bardzo. Mnie jak najwięcej diecezji. Boże. Jedna. Ale zaraz. Ale co zaraz? Czym są diecezje? No bo to nie są parafie. No nie. To jest coś wyżej, nie? No więcej, tak. No. Cholera. Jedna. Ja to nie wiem. Jedna diecezja. Raz. Ale nie archidiecezja. Diecezja. Trzeba rozróżnić. To mogą być najłatwiejsze dwa punkty w historii. Widać, kto chodzi do kościoła, bo tam chyba zawsze są jakieś tam ogłoszenia. Byłem ministrantem dawno temu u siebie. Panowie, Wojtek Piela patrzy. Ja byłem takim kandydatem na ministranta i pamiętam, że jeden z moich... Nawet na ministranta cię nie przyjęli? Nie, ja zrezygnowałem, bo jeden z moich kolegów potknął się i tak zawinął się w dywan i stracił wtedy jedynki. I co, przestraszyłeś się? Tak. Ale to gdzie on się potknął? No tam jakby jest ołtarz, to za ołtarzem takie były dywany. I no przewrócił się i no stracił jedynki, nie? Ale mleczaki czy nie? Mleczaki jeszcze. No to co? No przestraszyłem się, no to nie chciałem tak stracić tych. No i po prostu ale tak straciłeś. Ale i tak straciłeś te jedynki. No tak, ale wolałem je stracić w sposób naturalny. Taka nieciekawa historia. No nie. No i dlaczego niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie. Panowie, no jeszcze jedna decyzja chociaż. Ponieważ ja byłem ministrantem, dlatego pozwolę odpowiedzieć tutaj tą jedną diecezję. I tak nie wiem, czy... Ale byłem w parafii, nie w diecezji. Ja nawet nie wiem, czy dobrze to pamiętałem, ale czy to jest diecezja, czy archidiecezja, więc najwyżej. Sprzedane. Ja też znam jedną. Szczecińsko-Kamieńska. Jaka? Szczecińsko-Kamieńska na pewno była. Tylko nie wiem, czy diecezja, czy archidiecezja. Archidiecezja. Warszawska Praska to jest chyba diecezja. Ja pierdolę, wziąć jeden i się zajebać. Warszawska Praska to jest diecezja. A Kielecka byłaby? Tak. Kurde. Wspólnymi siłami trzeba było wziąć to. Minus dwa punkty. Kompromitacja. Ale możesz sobie rzucić. Ale pierdyknąłem klątwę z tym najłatwiejszym. A nie, nie możesz. Dzisiaj bońki są tylko... Przepraszam. Zbigniewy.
Mateusz Janiak, ale nie masz na siebie. Rebus. Rebus. Mateusz Rozwandowicz. Nie ma takiego piłkarza. Rozwandowicz. I Maksymilian. Maksymilian, Boże. Obecni ligowcy. Czemu tak? Że rozwód tutaj z prawej strony. A czemu Mateusz? Bo to jest Bartomeu, tak? Ten z lewej strony. Dlatego Mateusz. No tak mi się skojarzyło. No kurde, stary, ja próbuję wniknąć w twój mózg. Bartłomiej Ciepiela. Nie. Czemu Ciepiela? Bo ona cierpi. Ja uznałem, że w twojej głowie to jest jeszcze to blisko. A myślałem, że to jest Ela. Według ciebie. Bartosz Kieliba. Nie, nie, nie. Ale ty zaczął się zastanawiać, no. Czy to jednak nie on. Natomiast kierunek w Bartoszy i Bartłomiejów jest słuszny. Okej. Okay. Bartosz Nowak? Bartłomiej Pawłowski. Nie. Bartosz Śpiączka. Czemu Śpiączka? Nie wiem. Przecież bo ona tęskni. Ona płacze. Bo ona tęskni, a on jest w Śpiączce. Bartosz Kapustka. Ja cię kochała, ty śpisz. Był taki film. Kapustka? Czemu Kapustka? Bo Bartosz. Ale co to ma z kapustą związane? Wiesz co, Bartosz Mrozek. Żeby byłeś w stanie to wyjaśnić potem. Bartosz Salamon. Jaki Bartosz? Mrozek. Salamon nie. A Mrozek tak? Nie. Czemu Mrozek? Bo sweter ma? Tak. I na mrozie może obrączkę teraz zdejmować, żeby... Salamon czemu? Bo dziecko tam dała i ono miało rozsądzić? Tak. Być tak. Tak, i straciła. Został jej pierścionek. Bartosz Kopacz. Czemu Kopacz? Bo w ciąży jej dziecko? Tak. Czyli nie? Nie. Futro, jakiś pomysł? Zdecydowanie, wiesz, już zmyliło mnie, że chodzi o Bartosza. Myślałem, że jakaś menda, coś w tym stylu. Ach. Będzie pierwszy, ale nie wiedziałem, czy jest taki ligowiec. Nie mam żadnego pomysłu. Ja po prostu tutaj kategorię rebus już po prostu zamieniam się w słuch i szukam was. No dobra, jakaś dodatkowa podpowiedź. Znowu pójdzie klub i będziecie wymieniać wszystkich Bartoszów. Właśnie, tego już nie powtórzę. A wiesz, że wszyscy punkty stracicie. Powiedziałem już, że to jest Bartosz Bartłomiej. To może sami Mateusz Wdowiak. Jednak może to. Jednak tak. Ale to jest wdowa, no? Pasuje. Wdowa, nie? No? Ty. Nie no, pokażcie, no. Ale jednak to jest ten, Wdowiak. To jest Wdowiak. Nie widziałeś, jak ma na imię. Bartłomiej Wdowik? Tak. Bartłomiej Wdowik. Bo to jest wdowa. Czyli dobry klucz. Dobrze, był, no? Dobry klucz. Tak. Dobrze. Brawo, Wąs. Plus jeden. Wow. Dobre. Szacun. Jezu, jakie chore są te rebusy. Dawajcie jeszcze rebusy, wykończymy do końca. Nie. Jeszcze dwa będą, no. O Boże. Łukasz Poręba? On nie jest ligowcem chyba. Nie. To prawda w sumie. Michał Bezpalec. Nie. Kim jest ta postać po lewej? To jest pytanie historyczne. Urlich von Jungingen. Nie. Ale nie, rozumiem, że Krzyż mógł cię zmylić. Mhm. Krzyż chyba świętego Jerzego, ten czerwony na białym tle. Konrad Poprawa. Tak jest! Konrad Poprawa. Konrad Walenot po i prawa ręka zaznaczona. Prawa. Brawo, tak. Brawo Jakub, duża punkt, klasa. Dajesz punkt? Już musiałem odkryć, czy to lewa, czy prawa, to mi zajęło jakąś minutę, ale jak już odkryłem, to na dobrej drodze byłem. Dawaj do końca te rebusy. Jedziemy. Ten jest prosty akurat ostatni. Mateusz Lis. Nie. Adrian Lis? Nie. Niewulis, Andrzej Niewulis. Tak jest, Andrzej Niewulis, Andrzej Grabowski. Nie dotykać Lis. Niewulis. No fajnie, każdy chyba odgadł, tak? Ale nie dałeś nie, gościa. No, ale nie, zazwyczaj dawałeś jeszcze gościa, dzisiaj nie dałeś. A nie, ale będzie. Jeszcze będzie? Mm. Już się boję. Dobra, to teraz kontrowersje na Twitterze. Ja.
Jakie jest punkty? Jak są? Pokażmy. 11, 11, 9, 35, 10. Tutaj pamiętajmy, że Kuba ma jeden ołówkiem wpisany. To sprawdźmy, co to są kontrowersje na Twitterze dla Wąsa. Kto napisał? Pirlo, najbardziej przereklamowany piłkarz. Dobrze, że już kończy hamulcowy. Na pewno napisał to ktoś, kto średnio się zna na piłce. Uważaj. Bo ja chyba wiem. Andrea Pirlo był. Dobra, Boniek, powiem Boniek. Dość dobrym zawodnikiem. To nie był Zbigniew Boniek, Kuba. Nie no, oczywiście uznaję Bońka. Prawy Bońka. 2015 rok. Kurde, odważny czas, żeby powiedzieć o Pirlo te słowa, powiem szczerze. To był odważny użytkownik Twittera. To prawda. Czyli ty już wiesz, tak wiesz. Chyba tak. Zacząłem się zastanawiać przez chwilę, czy to nie ja. Ja właśnie ten. I wskażę na Maćka, że to Maciek. Przemysław Rudzki. Przemysław Rudzki. Maciek traci punkt, Kuba dostaje i Kuba wyznacza. To dajmy kontrowersję. I damy je na drugiego Maćka. Czyli na futrola. Jak to się dostało na mój Twitter? Jak to skasować? Ojej. Czy to jest Zbigniew Boniek? Tak jest, Zbigniew Boniek. Akurat no, dostałem łatwe, dziękuję, łatwe się wylosowało. A co tam było wcześniej? Co się dostało do TT? Tego nie pamiętam. Nie pamiętam. Coś nie pamiętam, ale... Ktoś tam zszerował i... To teraz jest popularne też coś tam, że gościu się ustawił na Facebooku, że w związku z innym, więc podobnie mi się to tak trochę kojarzy mimo wszystko. Okej, okay, to w takim razie ja poproszę na siebie to z literką P, bo mi się wtedy spodobało. Okej, okay, to wy się odwracacie, nie pokazujecie jeszcze. I teraz. Dotykamy ściany. Ściana płaczu. Dziękuję. Już? Tak, półtorej minuty czas start. Pan piłkarz, prawie Premier League... Krystian Bielik? Michał Halik? Przemysław Pocheta. Powiedziałbym Próchno. Powiedziałbym... Grzegorz Rasiak? Tak! O. Grzegorz Rasiak, Wąsek brawo. Jedzie, no, szacun. Plus jeden dla Wąsa i plus jeden dla... Powiedziałbym Próchno. Trola i wyznacza dalej futro. Szukałem jakiegoś zamiennika do drewna. Dobra, lecę z tym, bo to litera P, po prostu no znowu się czuję. Dziękujemy. I półtorej minuty. Pan piłkarz... Powiedziałem, pan przesadnie przekonany. Cristiano Ronaldo? Ibrahimowicz? Polski? Możesz powiedzieć polski, prawda ta, albo polski, polski, polski. Krychowiak Grzegorz? Prawdziwy przeużytkownik. Mateusz Flich? Pewnej... Zbigniew Boniek. Tak. Zbigniew Boniek. I znów po punkcie dla Maćków. Ależ samograj. Dawaj jeszcze. Jedziemy. Ile zostało tam? Jeszcze jeden. No to wykończmy to. Nie przypuszczałem, że tyle punktów. Dziękuję. O, jej. Wąsek maszyna. Hatryka już strzelił. No i półtorej minuty. Panowie. Przecież powiedział Paczul, przyjdzie pora. Ty. Tak jest. Tak jest, futro. O nie, musisz trudniejsze dawać, bo kategoria ma duży potencjał. Tak. Właśnie nie wiedziałem, czy to będzie dla was proste, czy trudne, ale teraz wiem, że jest dość proste, będę dla was trudniejsze. Ach, załapałem się. Pawlo Ksiądz na przykład. Pawlo Ksiądz. Pewna parafia. Za tydzień na pewno do tego wrócimy. No dobra, dostaliście po punkcie i zobaczcie, pewnie prowadzicie teraz. Tak jest. Kondominium. Za dobrze wam idzie. Miazga.
no i futrol wyznacza. To, ponieważ za dobrze mi idzie, to wezmę na siebie kontrowersję na Twitterze. To chyba proste jest, kurczę. Przestańmy udawać, że to, co mówi Kołtoń Roman, ma jakiekolwiek znaczenie. Ale tak sobie myślałem, czy pamiętacie, kto to tam pisał? To jest tak legendarne, że można było zapomnieć, kto pierwszy był. Cholera, najgorsze jest to, że rzeczywiście nie pamiętam chyba, kto to napisał. To był Twitter. Pokażcie jeszcze raz. Teraz już nie ma Twittera. Teraz nie ma. Kiedyś to było. Zwracam uwagę na godzinę. Tutaj mógł się pojawić haker. Okay. Haker Jack Daniels. Dobra, strzelę. Macie ewentualnie... A nie, bo Bońka, jak ja strafię, to nie będziecie mogli wtedy dostać punktu. No zaryzykuję, bo niech najwyżej stracę. Dobra, ja pójdę przez tą godzinę w Kowala. Nie. Andrzej Twarowski. Andrzej Twarowski. Ajajaj. Bo ja chyba nawet pamiętam, bo to on był wtedy chyba w ulubiony, ja też byłem. I widziałem, jak siedział przy barze i chyba potem ten tweet... Widziałeś, jak ten tweet powstawał? Chyba, tak mi się wydaje. No co ty? Ale pewnie nie jestem, bo po prostu może mi się zlało, bo to było na pewno mniej więcej w tym samym czasie, nie? Że na przestrzeni jakiegoś czasu akurat po jakimś chyba meczu skomentowanym wstąpił tam do ulubiony i ten, tak. Kurde. Ulisy Alko tweetów. Chyba, do mnie mam. Tak plus minus, na pewno było mniej więcej, na pewno jak, że wtedy zrozumieliśmy, wtedy chodziliśmy z ekipą z przeglądu dosyć regularnie tam, więc zrozumieliśmy właśnie, w jaki sposób mógł ten tweet powstać. Ja widziałem, jak Kowal tweetuje. Nie no. To się boję. Tak. Trzyma, ma fajkę? No. Też widziałem to parę razy. Czyta? W sumie zwróciłem uwagi na daty, czy oni jeszcze wtedy nie robili razem kafe futbol, więc mógłby tego nie wrzucić jednak. 2015? Chyba mogli. Mogli robić. To raczej nie, to nie był dobry strzał. Czyli ty tracisz, Mateusz dostaje i Mateusz przyjmuje pałę. To przykro mi wąsło, że znowu dla ciebie, ale uciekasz nam, więc dostaniesz teraz hierarchów kościelnych. Jezu. To już taki cios poniżej pasa. Na jakiej pozycji grał Andrzej Wojtyła? Jako napastnik, tak jak inny słynny Wojtyła. Na bramce. Na bramce? Na bramce. Na bramce. Na bramce. Na obronie. 90 minut w PL nie zna żadnego Andrzeja Wojtyły, gdyż to radny w Sulejówku. Na bank grał w jakimś dębie Wieliszew, to i ty go akurat widziałeś. W tym, w radości. Piotr Wąsowski go ściągał. Napisałem na bramce. A pamiętam, że pisałem to. I tak sprawdzałeś. Napisałem na bramce, mówię, nie no, chyba na bramce. Dobra, D. D? Ranny w Sulejówku? Nie! Tak jak inny słynny Wojtyła, grał na bramce. Na bramce? No, czy jednak, była taka podpowiedź ten ogonek. Na bramce. Wszyscy, okazuje się, że wszyscy Wojtyłowie grali na bramce. M. Tracisz punkt i wyznaczam na tym. Dobra, to Najman. Nie będę już nikogo ciągnął w dół. Jak najwięcej piłkarzy, których nazwiska kończą się na idź? Pięciu. Pięciu, ojej. Sześciu. Siedmiu. Ośmiu. O, ile powiedziałeś? Dziewięciu. A. Dziesięciu. Dziesięć. To więcej niż 9, a mniej niż 11. Jedenastu. Dwunastu. A jak będziemy liczyć Milinkowicza Savicza? Jako jedyny. Ale dwóch jest. A jest dwóch. To 12. Trzynastu. Czternastu. A byli piłkarze też mogą być? No tak. Jest jakiś limit też czasowy? Mogą, tak, minuta. Piętnastu. No, tutaj już idziecie panowie grubo, bo można być presja czasu. No tak, czas jest najgorszy tutaj, bo na spokojnie to byśmy 100 wymienili pewnie. No. To jest minuta, nie? Tak, to jest 60 sekund.
Są 4 kwadranse sekundne. To jest jeden piłkarz na 4 sekundy. Tak. Mhm. W moim przypadku, jeżeli na tym staniemy. 15 po raz pierwszy. Co to jest? Pokazuję, no po raz pierwszy. Po raz drugi. Po raz... Uważaj, żeby ci palca nie sparaliżowało, bo... Nie, bo ja ten... Wpadł na mnie w wóz war. I rock and roll. Tak. Po raz... Trzeci. Modric, Rakitic, Knerzewicz, Brozović, Juranović, Matić, Miłuszkowicz, Mladenović, Kovacevic, Stefan Savic z Atletico, Stefan Savic z Warty Poznań, Poletanović, Kramaric, no i właśnie. Milinkovic-Savic jeden, Milinkovic-Savic drugi. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Trzeciego Milinkovic-Savicia nie ma. Kovacic powiedziałem? Na początku, a nie na początku? Nie, chyba nie. Modric był. Kovacevic? Dobrze, 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 już spokój. Brawo. Siadaj. No. Plus 2 punkty. Mogliście więcej dać, kiedyś to odważniejsi byliście w reprezentacji. Tak, to było proste dość. Co chciałem? Kuba wyznacza. Kuba wyznacza, to prawda. Ja wyznaczam, a zobaczmy klasyfikację. 12-12, 12-35, Kuba 13. O, jakie miła niespodzianka. Podoba mi się to. Ale przypominam, że weź Kuba, na siebie. Kuba jeden punkt ołówkiem. Nie zmarzysz go. To damy dla Maćka Wąsowskiego. Czemu ja mu ołówkiem zapisałem? Jeden? NBA. Bo nie dostawałeś pieczątki w podstawówce. Pamiętam już. Ale nie zabijesz mnie za to. Za co? Nie jesteś uczniami, więc. Nie wiem. W jaki sposób, zdaniem Szakiego O'Neala, można oszczędzić na tankowaniu? Tankując wodą, bo to jest to samo, tyle że lobby paliwowe mówiło nam inaczej, udawać, że się tankuje i tym samym oszukać auto poprzez zakup roweru, tankując 2 razy do połowy baku zamiast raz do pełna, rozcieńczając benzynę Coca-Colą. Każda odpowiedź jest tak samo głupia. Nie, no to C. I myślę, że C trzeba odrzucić, bo jest zbyt normalne. No właśnie. Czy tak, na pewno nie powiedział, wydaje mi się, o Coca-Coli, bo byłaby to w jakimś sensie kryptoreklama. On jest zbyt takim wytrawnym graczem telewizyjnym już przez te wszystkie lata, więc pewnie tego też nie powiedział, więc odrzucamy i B, i E. Czumbe. Przepraszam, i C, i E, więc zostaje A, B, albo D. Ja chciałem w międzyczasie pozazdrościć temu, kto może właśnie wymyślać te dodatkowe odpowiedzi. To musi być czysta zabawa już sobie myśleć, jak oni będą rozkminiali, która z tych opcji jest w ogóle prawidłowa. Prawda, prawda. Dobra. Pozmieniałem trochę kołkowi, ja dodawałem, bo on dał takie za normalne. Ale jak jest D, to faktycznie można oszczędzić. Zależy, jak cena paliwa się kształtuje. Bo najpierw może być drożej, a potem może spaść i jest wtedy taniej. Ale może też być na odwrót i wtedy jest drożej. Więc odpowiedź D jest prawidłowa. Tak, i on powiedział, że można, nie trzeba, nie zawsze się to sprawdzi, ale można właśnie. No nie, no to oczywiście, że tak można. Ale może też stracić. Można, no można, ale to nie jest obligatoryjne, że zawsze jak tak zrobisz, to oszczędzisz. B. Udawać, że się tankuje i tym samym oszukać całe auto? Mhm. Źle. D właśnie. Tak do połowy zamiast pełny bak. Wszak mądry gość. I nie czekasz, i wtedy czekasz. Nie chciałem się tutaj bawić w logikę, myślałem, że będzie absurd bardziej. No ale trudno. Jak jest wyższa cena, to nie tankujesz po prostu. Nie jeździsz. No, ale jakbyś na przykład zatankował rok temu 20 lutego do połowy baku? No to czekasz, no czekasz, no niestety. Jeździsz Uberem, no sorry. Tracisz punkt. Kuba. To na Matiego jest jeszcze NBA? Chyba ostatnie. To dajmy. Siedzi sobie, pije wodę i tu wykańcza nas tą kategorię. To zdanie Michaela Beasleya jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Jego nauczyciel matematyki ze szkoły podstawowej. Kanye West. Ten, kto stwierdził, że ludzie wykorzystują jedynie 10% potencjału swojego mózgu,
ponieważ by wysnuć taką teorię, musiał uwolnić co najmniej 11% potencjału własnego umysłu. On sam, Wojciech Kowalczyk. Nie, no, na bankę. No myślę, że z całym szacunkiem dla Kowala, ale, ale chyba Beasley tak nie myślał. Albo nie powiedział. Pytanie, czy ktoś tak myślał kiedyś? To już jest na inny quiz. A jest chyba, chyba, że podchwytliwe, ale chyba zbyt normalne. Więc B, C lub D. To C jest kuszące, tylko nie jest aż zbyt kuszące. Jak jabłko Adama w raju. Jak jabłko w raju, nie Adama. Jabłko. Jabłko Adama w raju. A czy jakbym teraz ja napowiedział, no nie? No. Że ludzie wykorzystują 11% swojego umysłu, to by był najmądrzejszy na świecie, mam 12? Według Michaela Beasleya pewnie tak. Znaczy być może według Michaela Beasleya, bo jeszcze nie odpowiedziałem. Monsu, jak myślisz? Nie wiem, ale widzę, że jesteś bardzo zadowolony z tego pytania. No to nie moje, to kogo no, tak, no ale wymyśliłeś inne odpowiedzi, tak? Tak. No. I dlatego jesteś zadowolony, bo ja widzę to po tobie. Bońka ja tu strzelę. To B, C i D, to mi się wydają wszystkie tak prawdopodobne. Wiesz? Maciek mówi Boniek. Ryzykownie. Bardzo. Zibi, czyli Boniek, jest taka książka. Jest. Romana Kultania, skądinąd. Dobra, strzelam w C jednak. Źle? Maciek? Ja bym powiedział, że... Kaniego Westa wskazał. No nie. Obaj jesteśmy w błędzie. Nie. Wojciech Kowalczyk? Nie. A sam? Te procenty z umysłami. Dobrze. No to ja powiedziałem. No dobrze, mówię. Ojej. Brawo. Czyli Futrol traci punkt, a ja Mateusz dostaje. A dostaje czy zachowuje? Dostajesz, bo wszedł Boniek. A, okej. Okay. To fart. No dobra. To teraz nagłówki sportowe dla Kuby, bo ucieka nam. Stolec przez rywali. Zjedzony, rozsmarowany, przerzuty, gnieciony. Ojeju. No to proste, to niedawno było. Leszek Milewski kiedyś tam robił reportaż, z tego co pamiętam. A ty masz jeszcze Bońkę? Widzę, to chyba portal meczyki.pl jest. Tak. A nie i to nawet zobacz, wczoraj. Czyli to nowy mecz. No. Stolec zjedzony. Nie, bo to... To już za bardzo niesmaczne. Rozsmarowany to mi pasuje. Przerzuty, no też nie, no jedzenie, nie. Zgnieciony. B. Tak. Stolec został rozsmarowany przez rywali. No cóż, srobotna porażka. Tak jest. Utrzymujesz punkty, w tym jeden na ołówkiem wpisany i wyznaczasz. Damy Maćka Futrola i damy kontrowersję z Twittera. Myślałem, że tych hierarchów dostanę w końcu. Oszczędziłem. Mój konik. Jestem po kieliszku Porto. Zamyśliłem się. Pozdrawiam. Ojej, nie wiem. Kto to może być? A, chyba... Dobra, mam typ. Mam typ. A masz Bońka? Nie mam właśnie. A kto jeszcze ma Bońka? Ja mam. Tylko ty, ale ja też mam typ, ale... Interpunkcja bez spacji. Tutaj jakoś trzeba szukać. Jeżeli... Chociaż kieliszek Porto też mógł swoje zrobić w tym wypadku. Ale polskie znaki to też. No właśnie, kurczę, takie połączenie. Podpowiem, że nie jest Andrzej Twarowski ulubiony. Bo tam nie ma właśnie. To musi być ktoś, kto chce powiedzieć, że wypił to Porto, a nie, że się najebał po prostu, mówiąc prosto. Wypił. A tak naprawdę się najebał. Tak, ale tu się zamyślił, to zupełnie lepiej brzmi. Tak. Wiesz, to jest takie pokojowe zakończenie. Jeszcze brakuje, jestem po kieliszku dobrego Porto. Nie, jakby było dobrego Porto, to Boniek by był wtedy. On by napisał, jestem po kieliszku dobrego wina, o, dobra pasta. Ktoś mi też mówi, że nie jest to Wojciech Kowalczyk. Na pewno nie. Zakładam, że poruszamy się w kręgach około sportowych. Więc... Pójdźmy tutaj na nic, nie wymyślę, będę zupełnie oddam strzał, że jest to... Kosecki miał Twittera? Roman. Senior? Roman. Tak. Miał. To powiem, że on. Ja bym stawiał kogo innego, ja bym stawiał, że Michał Listkiewicz. Ja obstawiam Mateusza Borka. A ty masz jakiś typ? Nie.
Andrzej Strejlo. O. To w ogóle nie było. Zamyślił się pan trener, pozdrawiamy. Dużej klasy człowiek. Tak. Kto by się nie zamyślił przy kieliszku? Przy kieliszku Porta. Dobrze zmrożonego Porta. A nie było napisane, że dobrze zmrożone. Ale wino, za tym wino to zależy jakie chyba. Zmrożone? Chyba schłodzone. Schłodzone, dobra, już tam nie mość taki... W różnej temperaturze się podaje przecież alkohole. Kto wyznacza? Dla Pawła ważne, żeby było zimne. Kuba. Ja chyba tak. Kuba dalej. Dla Matiego hierarchowie. Tak, po archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej czuję się mocny. Polska reprezentacja księży w zeszłym tygodniu wygrała 15 Mistrzostwa Europy księży w halowej piłce nożnej. Bramkarzem turnieju został Damian Stala, ksiądz diecezji kieleckiej, sandomierskiej, warszawskiej, wejherowskiej. Boniek. Okay. Wiesz? Wydaje mi się, że Paweł jest zbyt leniwy. Jak już sprawdził tą diecezję kielecką, to jakimś cudem na to trafił przez Google. Mówisz mi, tak jak dalej. Jeszcze nie odpowiedziałem. Co? Mówisz mi, jak jeszcze nie odpowiedziałem. No tak. Ale też chciałem na to postawić, bo też wydaje mi się, że za szybko wiedział, że diecezja kielecka jest, jak Kuba mu mówił. Więc stawiam na... Ja też. Dobrze. Powiem, ciekawostkę. W drużynie grało dwóch księży z Jędrzejowa. Tak było. A skąd ty wiesz takie rzeczy? Bo wczoraj do mnie napisał autor jednego z tekstów o tej reprezentacji i poinformował mnie, że dwóch księży z Jędrzejowa było. Wąs traci punkt i Mateusz dostaje punkt. Kurde, jakiej kategorii. No ale to jest taki trochę turniej psychologiczny ciebie, na ile dobrze ciebie znają. ale ja nie wiedziałem przecież, że Wąs zacznie perorować swoją logikę. Ale to nie dzieje się z tego. Że byłem leniwy. Nie, ale ja też pomyślałem o tym, bo warszawsko-praską musiałeś sprawdzić. Tak, warszawsko-praską musiałeś sprawdzić. Palca. Ja kielecką wiedziałeś od razu, no więc też mi się w to... Wjeżdżamy chyba na ostatnią prostą, bo zobaczmy punktację. Ja się czuję moralnym zwycięzcą tej ostatniej. Jest to óweczkiem. Tak, jest óweczkiem w końcu wpisane. Bardzo dobrze, Jaśku. 10, 14, 9, 35 i 12 plus 1 ołówkiem. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Co zostało jeszcze nam? Kontrowersje z Twittera chyba ostatnie, nie? Hierarchowie? Nie, nie ma już kontrowersji. Już nie ma? Hierarchowie chyba są. Nagłówki? Nagłówki na pewno są. I co? I to wszystko? I Najman chyba jeszcze? Tak. To hierarchowie dla Kuby, żeby już ołówkiem. Może było w tym mailu, co dostałeś. Trzy kluby, w których grał Jerzy Brzęczek, pseudonim Papież. Nie, to ale ci dałem do pustaka. Jest. To proste. Ja nie pamiętam. Naprawdę? Naprawdę nie? Serio, czekajcie. Szturm Graz. Dobrze. Muszę tu precyzyjnie. GKS Katowice. Dobrze. Jakbym wiedział, że idzie takie proste, to bym na siebie wziął. Kto by się nie spodziewał w hierarchach kościelnych? No przed chwilą ja miałem jakiegoś bramkarza z archidiecezji, a tutaj... Diecezji. Dobra, ja tylko jedno. Raków Częstochowa. Rakowie grał? On jest z Truskolasów, ale nie wiem, czy grał w Rakowie. To jest kariera juniorska. No ale co? No grał. To jest pytanie do reszty, czy chcecie mu to uznać? No grał. Nie było tam. Jerzy Brzęczek, w jakich klubach grał od 18 roku życia? Tak, nie sprecyzowałeś. No. Cała kariera to cała kariera. Oczywiście, że tak. To też pokazuje głębie zainteresowania od początku kariery piłkarza. Dokładnie. Z tych austriackich bałem się, że się pomylę. Tirol Innsbruck, Górnik Zabrze, kurwa. No Górnik faktycznie. Polonia Bytom. No. Utrzymujesz punkty Kuba, Lech Poznań i wyznaczasz. I wyznaczam, a można zobaczyć jeszcze raz? Można. Bo tutaj nie zmieniło z poprzednim. To prawda. Bo, ale chyba na siebie będę musiał wziąć w takim razie. Tak, bo teraz 12 i... Atakować, no co tak, zrobić? Na remis byś wtedy szedł. Są kontrowersje Twittera? Nie. Nagłówki są? No. I Najman, tak? Dobrze mówię? Tak, jeden na jeden. Nie ma, to jest stare, to nie, to... Jak to, jeden na jeden? Na tablicy nie ma. No tak, bo się ze starego quizu wziął. Dobra, nagłówki na siebie. Dobrze. Stoch. On był najdłuższy i przez to miałem kłopot i trudno było go złapać i sprawił mi przyjemność i mogłem się pochylić. O. Dobra. Stoch. On był najdłuższy. Ten Salamon jak tam się znalazł.
Najpierw miałem drugi los Kamila Stocha na mamucie w Vikersund. Okej, okay, czyli już mamy mamut. Nie chodzi, nie chodzi, nie chodzi, że Salamon był najdłuższy. No ale wiemy, że generalnie operujemy na dużych rozmiarach w skoczni, długich lotach. Taka megalomania panuje. Długi lot, on był najdłuższy. Mówi o locie, on był najdłuższy chyba. I sprawił mi przyjemność. I mogłem się pochylić. I Salamon taki uśmiechnięty. A można, Paweł, połączyć? W sensie, żeby było na przykład CID. On był najdłuższy i sprawił mi przyjemność i mogłem się pochylić. I przez to miałem kłopot. Możesz, ale wieczorem. No bo na przykład może skoczyć tak trochę za daleko i trudno wylądować, ale wtedy by to nie było legendarne. Więc stawiam na C i sprawił mi przyjemność. Dobrze! Wow. I sprawił mi przyjemność. A więc mamy po 14, znaczy ja 13 i 1 ołówkiem. No właśnie. To jest ważne. Czyli został nam Najman, tak? Tak. I jeden nagłówek. Jezu. O cholera. Proszę. Co ty, Paweł, zrobiłeś? Dotknąłem cię. No to na Matiego. Robi to przyjemność. Nagłówek na Matiego. Dawaj. Czuję się dziwnie. David Beckham. David, proszę. David Beckham będzie miał własne majtki, własne gacie, własne portki, własne slipki. Tyle lat kariery i się dorobił wreszcie. No. To ja wam zdradzę tajemnicę. Kulisy. Że masz własne majtki. Kulisy. Ja jestem dzisiaj w majtkach Cristiano Ronaldo. Ci. Ale używanych czy? Co? Nie, no. Jego. Waham się między A i D, bo jednak gacie i portki to... Portki. Gacie to takie można założyć po tacie, nie? No stawiam na to D, nie będę przedłużał. Że własne slipki? Slipki, no. Źle. Majtki. Majtki. Tracisz punkt i zobaczmy, jak to wygląda przed Najmanem. Który jest jakiś z dupy chyba, nie pamiętam, czy tam dałem. 13, 13 plus 1 ołówkiem, 95, 10. Jeszcze wszystko się może wydarzyć, ponieważ... Najman. Najman będzie za 3 punkty. O, to ja też mogę wziąć udział. Tak. O, to mi się podoba. Teraz zobaczmy kategorię, bo... Archidiecezję tym razem i ja jeden teraz. Zobacz, ja nie pamiętam, szczerze mówiąc. Jak najwięcej z 10 przekazań? 10. Jezu, nie, przepraszam. No powiedziałeś. Powiedziałeś. Karta stół. Ale słuchaj, to za 3 punkty. Czekaj, ja sobie odpalam to, bo ja nie pamiętam. Nie, ale poleciałem teraz. Czemu? Przypomniał mi się ten ministra, ta archidiecezja, to wszystko. Na żadę. Dobra. Ja powiesz początku, to już leci. Prostszych. Nie, bez imienia czasowego. Początku. Jesteś gościu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Dobrze. Nie będziesz wymieniał imienia Pana Boga swego na daremne. Czci ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj dzieci w podstawówce. Ale nie zabijaj na pewno. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj żony bliźniego swego. Tak. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Tak. Jeszcze dwa. Pamiętaj, aby dzień święty święcić. Jeszcze jeden. A ty dostałeś te pieczątki też na świadectwie? Dlaczego? Jak to? No, zamiast ocen. I na świadectwie mieliśmy wtedy 1-3, było takie opisowe. A było fałszywe świadectwo, czy nie? Dobre, dobrze. Nie cudzołóż było? Było. Było. Na tym świadectwie miałem napisane takie opisowe. A ono fałszywe było, nie? I nie można było na ten temat mówić. Tak. Przeciwko? A numerek, który mi brakuje? 8. O cholera. Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Źle, ale masz jeden błąd. Więc jeszcze możesz. Okej. Okay. O żonie było. Chyba wiem. Pierwsze. Nie będziesz... Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Tak jest! Brawo. Podpowiadaliśmy, że my to mówiliśmy o fałszywym świadectwie. Stary, ja tu miałem taki w ogóle, wiesz, skoncentracja na tej szklance, tylko to widziałem. Moje pole uwagi było tak zawężone. I mamy happy end, bo zobaczmy tabelę, co by było za 3 punkty. Happy end polega na tym, że wąs przegrał. A to powinno być za 3 punkty i 65, moim zdaniem. Co? 3 punkty, 65. 10. Dlaczego? Bo to byłby remis. I ołówkiem te 65 dopiszmy. Nie rozumiem. Nie, ty masz 14, ja mam 13. A, ja mam 14. Tak, i tak. A, bo masz ołówkiem. Tak, ostatecznie uznaję ten punkt, który Kuba miał ołówkiem. Tak. Za punkt, który jest pisany długopisem. Dzięki. Tak, więc. U mnie w podstawówce dostałbyś zieloną pieczątkę. Bardzo dobrze. Coś jest nie tak z tymi punktami, ktoś źle liczył. To odjąć się. Ja się czuję w ogóle, jak dla mnie to jest najlepszy quiz w życiu. 3 punkty w jednym pytaniu, słuchajcie, to mi się więcej nie zdarzy. Ja muszę powiedzieć, że karma do mnie wróciła, bo jak kiedyś miałem praktyki w podstawówce, to wziąłem jedną dziewczynę do odpowiedzi, no nie umiała nic, co miałem zrobić? No jedynkę musiałem postawić, ona rozpłakana, no, chyba nigdy nie dostała jedynki z niemieckiego, no nie wiedziałem, co zrobić, no nic nie umiała, to wpisałem ołówkiem i powiedziałem, żeby się nauczyła tam na następny dzień i zrobimy od nowa odpytywanie. I nie wtedy przyszło. Już, nie, wtedy już, tak na czwóreczkę elegancko i zmazałem, czwóreczkę wpisałem długopisem, a proszę bardzo. Bywałeś? Niemieckiego. Niemieckiego. Ale no taki... nie pamiętam. No powiedz. Ich bin, du bist. No weźcie, tato. Zawsze miałem problem z niemieckim i miałem dwóje. A to mam pytanie pomocnicze. Czy były przedmioty, z których nie miałeś dwój? Tak. Czy jesteś w stanie je wymienić? Polski. WF. To po tej bramce było widać, że już dobrze ci szło. Na WF-ie oczywiście, nie na polskim. W historii byłem... Przyzwoity, z WOS-u. A jak się chwalimy, to ja też powiem, że nigdy z niemieckim nie miałem problemu, powiem szczerze, bo nigdy się go nie uczyłem i to jest najlepsze rozwiązanie. A ja się proste, właśnie, proste. Ja się uczyłem 9 lat niemieckiego i nic nie umiem. Nic? Nic? To duża sztuka. No, 9 lat jednak siedzieć. Bo w gimnazjum co roku się zmieniał nauczyciel. I też tak miałem. Innego niemieckiego uczył. W liceum... Inaczej. W liceum mi się nie chciało, a na studiach też mi się nie chciało. I prawie oblałem studia przez niemiecki, swoją drogą. A miałeś dwa języki na studiach? Tak. Wow. Nice. Ja chyba miałem jeden. I widzisz, jak można być poliglotą? Coś tam musiałeś znać, za skromny jesteś, jak zdać. Co to znaczy wąs ddu? No, ale tak się uczyłem, gdzie mieszkasz, tak? Tak się uczyłem, tak, żeby zakuć, zdać i zapomnieć. Nic z tego nie rozumiem, jest to trudny język, jest to język niesympatyczny. To nawet nie zapamiętałeś tego, ich bin karabin, meine Mutter ist Computer? Meine Mutter ist Computer znam. A, jest to język, ja tego nie znałem. Jest to ja język, też nie, ale... jest to język niesympatyczny. Tyle mam do powiedzenia. Te rodzajniki są najgorsze. Tak, w ogóle bez sensu. Dziękuję wam, szczególnie dziękuję Futroju, nadzieję, że się dobrze bawiłeś. Dziękuję, teraz. Wspaniale, fantastyczna atmosfera. Nie byłeś też ostatni. Nie dostałem śmietnika. Najcenniejszy. Z drugiej strony to może trochę. Ale chciałem podkreślić, że dzisiaj wszyscy kończymy, że są liczby, tak, nie cyfry na naszej punktacji. Trzeba docenić, że poziom był wysoki. Tak, mimo że na pytania o przepisy w piłkę nożną, tylko ty znasz odpowiedź. Ale przepraszam bardzo, ja nie odpowiadałem, więc nie jesteś w stanie mi mogę ci coś zadać, że nie znałem. Tak, o. Za darmo i tak ci nie odpowiem. Chyba że dostanę punkt. I jeszcze zwycięstwo na koniec. Przypominamy, że partnerem quizu jest KFC. Sprawdzajcie w opisie filmu link. A ja wam dziękuję. Maciej Wąsowski. Dziękuję, szczęść Boże. Mateusz Janiak. Dzięki. Maciej Krawczyk, Futrol. Dzięki. Jakub Białek. Zwycięzca. Dziękuję. Dość jednak przypadkowy. My ten ołówek jednak będziemy weryfikować na ofie. Magiczny ołówek. Do zobaczenia niedługo. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daje walczaka, nie zdechlaka, daje Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.